Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tajemnic Ciekawostek GTA 5. To jest nasza pierwsza ciekawostka. Mamy tutaj takie stoisko z sokiem pomarańczowym. No i na jego górze jest wielka piłka czy pomarańcza. No, jakiś tam element dekoracji. Najlepsze jest to, że możemy ją sobie rzucić, tak żeby stoczyła się z tego zbocza. Kopiemy, no i spada. I tak, dobrze jest mieć jakiś samochód, żeby za nią nadążyć. Oczywiście możemy tam na biedę, na piechotę za nią biec, ale nie będzie to łatwe. Mam nadzieję, że się nie zatrzyma na drzewach, bo czasami tak się dzieje. Kurde, właśnie nie wiem, czy się nie zatrzymała. Jeszcze ja się rozpieprzyłem. O, no, fajnie. Czyli dobra, kulka poleciała. I teraz tak, najlepsze jest to, że pod nami jest ulica, więc jeśli będziemy mieli szczęście, no to za chwilę w kogoś wpieprzy. Ja przynajmniej trzymam za to kciuki. Aj, ale no niestety jest tutaj pusto. Więc chyba nic z tego nie będzie. No. Chociaż nie, słyszę policję. Gdzie jest? Wow. Haha, dobra, czegoś takiego to jeszcze nie miałem. Piłka zatrzymała gliniarzy. A ci idioci nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak skręt w prawo albo lewo. No i koniec pościgu. Gość będzie musiał chyba na piechotę gonić za tym bandytą. No dobra, w każdym razie tą piłkę możemy sobie toczyć dalej, jeśli chcemy. Ej, czemu oni do mnie strzelają? Aha, to do tego gościa obok. No w każdym razie możemy sobie ją dalej toczyć po mieście i siać chaos, jeśli nam się tak podoba. A tutaj mam jeszcze jeden ciekawy pomysł na urozmaicenie sobie zabawy. Nadesłał go Kowadełko w związku z jakąś tam piłką w domu Michaela, ale nie chciało mi się jej szukać, to pomyślałem, że użyję tej wielkiej piłki. No w każdym razie kleimy na nią bomby samoprzylepne. No i nowe możliwości się przed nami otwierają i chyba wszyscy wiemy, co możemy z taką piłką zrobić. Byłoby go zwyczajnie załatwić, ale to jest za mało ciekawe, więc postanowiłem nieco sobie odjechać. No i sprowokować go do tego, żeby pojawił się w okolicy piłki. Jeszcze tylko wspomnę, że takie piłki możemy znaleźć także w innych miejscach. Na przykład tutaj na takim czubku Sandy Shores jest jeszcze jedna piłka, bodajże w Vinewood, przynajmniej tak mi się wydaje, że gdzieś ją tam widziałem, ale już dokładnej lokalizacji wam podać nie mogę, no bo zwyczajnie nie pamiętam, gdzie to było. Tą ciekawostkę uchwyciłem przez kompletny przypadek, to znaczy ja mam zawsze włączone nagrywanie, no i czasami wpadnie coś ciekawego. Leciałem wtedy nad lotniskiem w Sandy Shores, szukałem chyba znajdziek. No w każdym razie pojawił mi się punkt niebieski na radarze, no to postanowiłem wylądować i zobaczyć, o co chodzi. No i zobaczcie sami, co się stało. That crazy motherfucker! Ta ciekawostka będzie się nieco kłócić z moim podejściem, które polega na tym, żeby nie doszukiwać się czegoś w niczym. Ale dobra, to może powiem nieco później, o co dokładnie mi chodzi. Znajdujemy się na wschód od Sandy Shores. Tutaj mamy ducha na górze. Co to jeszcze jest? Jest latarnia morska, no i właśnie koło tej latarni się zatrzymamy. No i ciekawostka dotyczy pewnych twarzy na skalę. Wypatrujcie teraz uważnie, czy widzicie jakieś twarze. Jeśli je zobaczycie, to znaczy, że jednak to jest faktycznie ciekawostka, a nie że mi, autorowi, się coś ubzdurało. W każdym razie, wiecie, ja nie lubię ciekawostek typu jakaś tam plama UFO, inne rzeczy, doszukiwanie się rzeczy na siłę. No ale ja naprawdę tutaj widzę twarze, widzę oczy i gębę. Nie jest to jedna twarz, ale wiele takich. I oczywiście pewnie jest to zwykły przypadek, zwykła taka tekstura, no ale przynajmniej
Powiem szczerze, byłem bardzo negatywnie nastawiony do tej ciekawostki i tak tylko dla formalności ją sprawdziłem, no ale naprawdę ja tutaj widzę twarze i postanowiłem tą ciekawostkę umieścić. Tutaj już nic ciekawego nie ma, tam gdzieś mamy zabytkowy traktor z tego co pamiętam. No dobra, w każdym razie to są twarze, nie wiem, dajcie znać czy według was to jest przypadek, czy jednak faktycznie jest to jakiś zamierzony efekt. Kolejną ciekawostkę znajdziemy w pokoju syna Michaela. Może zanim do niej przejdziemy, to jeszcze jedna ciekawostka nadsyłana mi już chyba milion razy. Tak, wiem, że to w co gra ten syn Michaela, jak on się nazywał? Chyba Jim, no to jest parodia Call of Duty. No oczywiście jest to parodia Call of Duty. I w sumie jakby taka gra wyszła naprawdę, no to z pewnością bym ją kupił. A tutaj mamy takie plakaty, ja zawsze myślałem, że to jest rakieta. Natomiast autor ciekawostki powiedział mi, że to może być nawiązanie do wieżyczek z gry Portal. I faktycznie, no, jest tam dosyć duże podobieństwo. Czy jest to też jakieś tam szukanie na siłę, czy jest to faktyczne nawiązanie, no to oczywiście możecie ocenić sobie sami. Ale mi się wydaje, że jednak jest to zamierzone. No i kończymy czymś, co właściwie nie jest ani ciekawostką, ani bugiem. Jest zwyczajnie czymś, co może się wielu osobom przydać. Załóżmy, że mamy wyścig, no i chcemy jakiś szybki samochód. No ale kupienie go jest niezbyt opłacalne, no bo na przykład taki Adder kosztuje milion dolców. No a ja wam pokażę, jak możecie go zdobyć absolutnie za darmo. Ten pojazd jest naprawdę niezły. I znajdziemy go w takiej bardzo łatwej do zapamiętania lokacji. Tutaj, między sklepem z ubraniami a fryzjerem, no na południe od domu Michaela. To jest naprawdę banalne do zapamiętania. Wystarczy, że zapamiętacie sobie te dwa sklepy, które są w pobliżu. No i tak, Adder to jest jeden z najlepszych, jeśli nawet nie najlepszy pojazd w grze, przynajmniej jest to mój ulubiony. Jest szybki, zwrotny, po ulepszeniu w ogóle to jest bestia. No i stoi sobie on właśnie tutaj, tak jak gdyby... No nigdy nic, no ludzie za milion dolców się go kupują w sieci, a on sobie tutaj stoi, można zwyczajnie go podjebać. No i ja oczywiście do tego nakłaniam, żeby sobie zajebać ten samochód, no i żeby sobie nim pojeździć. Oczywiście on się najlepiej sprawdzi na takich autostradach, no bo jest naprawdę szybki, no ale na biedę możecie sobie pojeździć po mieście i tam pewnie się rozpieprzyć o coś, jak pewnie ja zaraz zrobię. Chociaż nawet dobrze mi idzie, powiedzmy. W każdym razie to by było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.